Za chwilę kandydat wyrazi w sposób publiczny swą gotowość przyjęcia święceń diakonatu oraz złoży na ręce księdza biskupa przyrzeczenie zachowania celibatu, który jest doskonałą i dozgonną powściągliwością zalecaną przez Chrystusa Pana ze względu na Królestwo Niebieskie. Drogi synu, zanim przystąpisz do święceń diakonatu, musisz wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam cię, czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Chcę. Czy chcesz, w myśl słów apostoła, przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem, zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Chcę. Czy na znak ze wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Przyrzekam. Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy, właściwego Twojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Chcę. Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Chcę z Bożą pomocą. Czy biskupowi decyzjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Za chwilę kandydat do diakonatu położy się krzyżem, a my, Kościół, w postawie klęczącej błagać będziemy Boga przez wstawiennictwo wszystkich świętych, by dopełnił to wszystko, co przed chwilą przyrzekł i do czego się zobowiązał. Gest leżenia krzyżem oznacza ludzką słabość, lecz także pragnienie doświadczenia potrzebnych mocy. Błagajmy, najmilsi Boga, Ojca Wszechmogącego, aby udzielił łaski swojego błogosławieństwa temu słudze, którego wybrał do świętego stanu diakonatu. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Michale, święci aniołowie Boży, święty Janie Chrzcicielu, święty Józefie, święci Piotrze i Pawle, święty Andrzeju, święty Jakubie, święty Janie, święty Tomaszu, święty Jakubie, święty Jakubie,
Święty Filipie. Święty Bartłomieju. Święty Mateuszu. Święty Szymonie. Święty Tadeuszu. Święty Macieju. Święta Mario Magdaleno. Święty Szczepanie. Święty Ignacy Antiocheński. Święty Wawrzyńcze. Święty Wojciechu. Święty Stanisławie. Święty Kazimierzu. Święte Perpetuo i Felicyto. Święta Agnieszko. Święty Grzegorzu. Święty Augustynie. Święty Atanazy. Święty Bazylii. Święty Marcinie. Święty Benedykcie. Święci Franciszku i Dominiku. Święty Franciszku Ksawery. Święty Kamilu. Święty Janie Mario Wianeju. Święta Katarzyno Sieneńska. Święta Tereso od Jezusa. Wszyscy święci i święte Boże. Bądź nam miłości. Panie, od zła wszelkiego wybaw nas, Panie, od każdego grzechu od śmierci wiecznej. Przez Twoje wcielenie przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie przez zesłanie Ducha Świętego prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię,
abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił i uświęcił. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tego, któremu zamierzamy powierzyć. Jest moc, w której biskup prosi Chrystusa o moc i potrzebne łaski do otrzymującego godność diakona. Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączonych przedziwną więzią przez Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Nowo wyświęcony ubiera szaty liturgiczne, stułę na sposób diakoński oraz dalmatykę. Za chwilę nowo wyświęcony diakon podejdzie do księdza biskupa, aby otrzymać księgę Ewangelii jako znak udzielonej mu władzy uczenia i głoszenia Słowa Bożego. Ostatnim znakiem święceń